stania styczniowego to jest. To są to pierścienie. Tylko tędy nie. Się nie przyciśniemy. A są kości. Kości są, to widać. Gdzie? Mocowania cumie. Ale ewidentnie tam jest kość. Kaplica rodziny Trębickich to XIX-wieczne neogotyckie mauzoleum grobowe, w którym zostało pochowane małżeństwo Antoni i Zofia Trębiccy. Byli oni gospodarzami dworu na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni pochodził ze szlacheckiego herbu Ślepowron. Za życia pracował na dworach i w sztabie generalnym wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prowadził także karierę polityczną, był posłem ziemi infrackiej w Sejmie Czteroletnim, działał także jako pisarz, pamiętnikarz i działacz kuźnicy kołłątajowskiej. Był też czynnym członkiem loży wolnomularskiej, znanej jako Świątynia Isis. W 1799 roku wziął w dzierżawę dobra ziemskie w miejscowości Łomna, gdzie prowadził nowoczesne gospodarstwo. Zasłynął jako wzorowy gospodarz. W roku 1820 w jego dworze gościł Michał Oczopowski, który pomógł Trębickim wprowadzić nowoczesne jak na tamte czasy metody upraw i gospodarowania ziemią. Swego czasu Antoni Trębicki założył także pierwszą fabrykę narzędzi rolniczych. Próbował nawet założyć w Łomnie pierwszą w kraju szkołę rolniczą. Tuż po wybuchu powstania listopadowego zginął jego syn Stanisław i Antoni popadł w depresję. Po wojnie wycofał się z administracji majątkiem i opiekę nad dworem powierzył swojej żonie. Zamknął się w małym domu nad Wisłą i zmarł w samotności w 1834 roku. Po jego śmierci majątek dworski przeszedł na jego małżonkę, a w 1845 roku wykupiła dobra dworu dla swojego syna Aleksandra. Zofia zmarła w roku 1867 i została pochowana u boku swego męża w kryptach pod kaplicą. Obecnie krypta nie cieszy się idealnym stanem. Upływ czasu, brak opieki nad obiektem, a także wandalizm odcisnął piętno na murach tej kaplicy. Otwarte. Mała kapliczka. Powstania styczniowego to jest. To są to pierścienie. Tylko tędy się nie przyciśniemy. Będzie ciężko. Spojrzymy się na sufit, to widać, że były freski akurat. Szczególnie to jest tutaj, proszę. O, tutaj to świetnie. Były freski, co nawet widać. Ale to wiadomo, że z tym biegiem czasu, jak ktoś tego nie remontował, to ta farba niestety... No to... odeszła. Zobaczcie, że ona musiała być odbudowana po wojnie, bo jak budowali takie kapliczki w XVII-XVIII wieku, to oni jeszcze nie wiedzieli, żeby wstawiać takie wzmocnienia stalowe. Podłoga ewidentnie musiała być wzmocniona. A czekaj. Tutaj pomieszczenie jest do zamknięte. To musi być wejście jakoś chyba. No. Wiem. Musi być.
Kurde, nie widać tu wejścia. Pra, 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 wnuki, które wyjechały za granicę, tak? I się tym nie zajmuje. No i to tak wygląda. Ale kurczę, dla mnie to jest dziwne. Dla mnie osobiście, jako osoba, która mieszka tutaj, to jest, no, też jest dziwne, bo uważam, że to powinno być coś zrobione z tym, no ale... No, tak. Ja się zastanawiam jednego, jeśli tutaj rzeczywiście są szczątki, tak powiem, ludzkie, to powinno być objęte ochroną, jakby nie patrzeć. Tak? Nie wiem, czy tu są. Próbowaliśmy się dostać do podziemi tej kaplicy, ale niestety się nie dało. Z tego, co rozmawiałem z miejscową, to wejście jest zasypane, więc obszedłem zresztą teren. Teren nie dość, że jest podmokły, w sumie oprócz tego, że teren jest podmokły, to tak naprawdę boję się, że może się pod nami zapaść, tak więc jakbyśmy nawet się dostali do katakumb, bo to są w sumie katakumby, to jest w ogóle miejsce pochówku. A poczekaj, Krystian, no. Posiadasz coś do GoPro długiego, tak. To może byś tam zajrzał GoPro'em. Były schody. No to właśnie, prawdopodobnie tutaj obok wejścia może było zejście, które zostało zakopane. Ale uważaj. Wchodzimy jeszcze raz. Skrócić tam GoPro. Kości są, to widać. Gdzie? Mocowania cumien. Nie, widzę kości. Widzę kości. Gdzie idzie ta kość? O kurczę. No ewidentnie tam jest kość. Chyba. Ewidentnie chyba.